Cześć, Paweł Motułowca. Dzisiaj wybrałem się do fabryki Norblina na wystawę ikony motoryzacji. Zapraszam, zobaczcie razem ze mną, jakie auta można tutaj spotkać. Już niemalże przy samym wejściu widzę coś bardzo bliskiego mojemu sercu, czyli Porsche GT3. Różne generacje, 997, gdzie najnowsze 992 i w tle tam dalej 996. Przepiękne auta, uwielbiam Porsche, jest to jedno z moich motoryzacyjnych marzeń. Tutaj Hummer H1 Humvee, a tutaj 997 Carrera S. Też bardzo fajne auto za, w sumie dość uczciwe pieniądze. Hummer chyba w specyfikacji wojskowej. Zobaczmy jeszcze raz te Porsche. 992 GT3 w kolorze Shark Blue, tutaj 997, jeżeli się nie mylę, w kolorze Racing Yellow, a dalej w sumie już klasyczna 996 GT3 RS. Co ciekawe, miałem okazję parę lat temu pojeździć takim autem, to że nie miałem zapomniane. Tutaj jedna z gwiazd tej wystawy, Lamborghini Aventador SVJ w przepięknej konfiguracji, piękny szary kolor, nie znam jego konkretnej nazwy, ale wygląda obłędnie. Mnóstwo karbonu, bardzo fajne dodatki, świetnie to wygląda. Tu mamy kolejną premierę, Maserati MC20. Kompletna nowość, tak naprawdę nie ma jeszcze tych aut za wiele w Polsce, jak i w Europie. Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, nowocześnie, jestem ciekawy, jak to jeździ. Idziemy dalej, tutaj Nissan GT-R, fajna żółta Alpina 110. Tutaj taki mały korcik Ferrari, F8 Tributo i 458 Italia. Dalej kolejne moje motoryzacyjne marzenie, czyli AMG GTR w kolorze Green Hell Magno. Świetnie wygląda to auto, świetnie jeździ, świetnie brzmi. Dalej Aston Volante. A tutaj mamy Lamborghini Huracan Evo. McLaren 570S w bardzo fajnym zielonym kolorze. Świeżo to wygląda, troszeczkę jak groszek, ale jest przynajmniej się wyróżnia. No i tutaj chyba największa gwiazda tej wystawy, McLaren P1, jeden z 349 wyprodukowanych na świecie. Co ciekawe, to auto można było zobaczyć także na ulicach Warszawy, bodajże 2 lata temu podczas rajdu Positive Ways. Ja niestety nie miałem okazji, to jest pierwszy raz, jak widzę to auto na żywo, robi ogromne wrażenie. Wygląda jak statek kosmiczny, jest chyba akurat tutaj w race mode, robi niesamowite wrażenie. Przepiękny żółty kolor, mnóstwo karbonu, świetne auto. Tutaj mamy kącik hot hatchy, Megane RS Trophy R i Clio V6. Tak małe auto z centralnie umieszczonym silnikiem V6 i napędem na tył. Na pewno musi dawać sporo frajdy z jazdy. Dalej rajdowa legenda, Lancia Delta Integrale. Ceny tych aut tak naprawdę szybują pod same niebiosa, ale auto jest genialne. Tutaj w bardzo fajnym, klasycznym malowaniu Martini. Super, fajnie, że jest okazja je zobaczyć z tak bliska. Dalej kolejne rajdowe legendy, Subaru Impreza i Mitsubishi Lancer Evo. Tutaj mamy też troszeczkę taki kącik japońskiej motoryzacji, czyli JDM. Tak jak możecie zobaczyć, Honda NSX, legendarne auto. Tutaj Toyota Supra 4. generacji, równie legendarne auto. I klasyczny Lexus i Mazda MX-5. Całkiem przyjemne podobno auto za niewielkie pieniądze. Tutaj kolejna ikona motoryzacji, Porsche Carrera GT. Przepiękne auto, również jedno z moich motoryzacyjnych marzeń, pewnie nie do spełnienia, biorąc pod uwagę to, jak szybko i jak bardzo zyskują na wartości. No ale jest legendarne. Silnik V10 centralnie umieszczony w połączeniu z manualną skrzynią biegów musi dawać na pewno niesamowite wrażenia z jazdy. Tutaj obok restomod na bazie klasycznego Porsche, no ale wróćmy do Carrera GT, piękne auto, ciekawa stylistyka, no i to wnętrze, manualna skrzynia biegów, w sumie całkiem fajna konfiguracja akurat tego egzemplarza, czarny z brązowym wnętrzem, przepięknie wygląda, przepięknie brzmi, miałem okazję kilkukrotnie słyszeć je na żywo
W sumie to Porsche obok też całkiem fajne, no ale blednie przy Carrerze GT. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o superkary i tę część wystawy. Idę dalej zobaczyć, co kryje się wśród klasycznej motoryzacji, bo jest też tutaj druga wystawa z bardziej klasycznymi, zabytkowymi autami. Z tego co widzę, jest troszeczkę więcej ludzi, będzie ciaśniej, no ale już od wejścia pierwsza ikona motoryzacji. Ferrari Testarossa, chyba najbardziej znane z serialu Miami Vice, tam było białe, tu jest czerwone, oba fajne, ja chyba wolałbym białe. Dalej obok żółte Porsche 308 GTS, auto, które można kupić za rozsądne pieniądze. No i dalej jedno z moich dziecięcych marzeń, Dodge Viper RT10. Miałem model takiego Vipera od Burago, był biały z niebieskimi paskami, ten jest cały czarny, czarne wnętrze, srebrne felgi, no wygląda genialnie. Analogowe auto, silnik V10 ciężarówki, manualna skrzynia biegów, bardzo ciężko chodząca. Pięknie brzmi, musi dawać niesamowite wrażenia z jazdy, takie naprawdę męskie auto. Tutaj jeszcze raz 308 GTS i Testarossa. Obok M330, jakoś nie jestem specjalnym fanem tego auta. DeLorean z powrotu do przyszłości. Klasyczny Mustang z lat 60. Pierwsza Corvetta. I obok Charger, w sumie chyba najbardziej znany z serii Fast and Furious. Tam w tle Multipla. Jest trochę ludzi. Klasyczne Porsche. Mercedes 300 SL. A tutaj mamy bardzo eleganckiego, bardzo ładnego E-Type'a. To ciekawe, widziałem go w ruchu na ulicy. A tutaj Rolls Royce. Niestety jest trochę ludzi, ciężko tam zajrzeć w tle. Tutaj w tle ikona naszej polskiej motoryzacji Maluch. Obok Garbus, tutaj Bulik, Camper Van. No idziemy już do końca. Na końcu Volvo, Amazon. Fajne auto, widziałem kilkukrotnie na ulicach. Ach, cóż, to chyba tyle. Wychodzimy. Powiedzcie mi, które auto z wystawy przypadło Wam najbardziej do gustu, które najbardziej się podoba. Mi zdecydowanie McLaren P1, trochę mniej Carrera GT i SBJ. Piszcie w komentarzach Waszą top trójkę. Ja już się żegnam na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za łapkę w górę. Do zobaczenia, do następnego.